tym roku obchodzimy 180. rocznicę ogłoszenia wynalazku fotografii. Dzięki wystawie możemy wrócić do jej źródeł. Kontakty ciąg dalszy to fotografie, które wykonuje się bezpośrednio z negatywu, stykowo, kontaktowo, bez powiększania. My nawiązujemy do, kontynuujemy tradycję wystaw Kontakty, które 30 lat temu, w 1989 roku, miały miejsce m.in. w Galerii BWA w Jeleniej Górze. Organizatorem tych kontaktów był Jakub Byrczek, którego poprosiliśmy o możliwość kontynuacji tej wspaniałej inicjatywy. Zgodził się zostać naszym komisarzem honorowym i wznawiamy dziś jakby tę ideę po 30 latach. Tematem przewodnim wystawy jest hasło o naturze fotografii. Ona wynika z potrzeby duchowej. Wydaje mi się, że już teraz jest to tylko potrzeba duchowa, potrzeba pewnej medytacji, pracy, potrzeba zatrzymania się przed, nazwijmy to, celem swojego fotografowania, zwolnienia myśli, zwolnienia wzroku, nakrycia czarną płachtą, wygenerowania własnego świata, który jest w takim mikroświecie fotografa pod tą płachtą i dzięki temu możemy czuć się fantastycznie, będąc jako autorzy my. No i liczymy na to, że zainteresowanie, jakie będzie miała ta wystawa, również będzie miało swój sens i przyniesie nam radość dodatkową. Jest i inscenizowana martwa natura, i portrety, i pewien rodzaj reportażu, jest pejzaż, wszystko. Jest to fotografia, która jako technika jest tylko techniką, a wokół niej może się zdarzyć wszystko. Wspomniane prace w Biurze Wystaw Artystycznych oglądać można do 14 grudnia.